pytają mnie, co czułem, kiedy prawie, prawie już bym się na niebieskiej przeciągał murawie. Lub, biorąc pod uwagę wariant mniej wesoły, zażywałbym kąpieli w kotle pełnym smoły. Więc na początku jeszcze istniała szczelina, przez którą stół widziałem, chleb i szklankę wina. Słyszałem, że papuga skrzeczy, że pies skomli, choć nie miałem pojęcia, do mnie to czy po mnie. To odchodzenie, leżąc i pomimo chcenia, ze sfery światła w sferę bezbarwnego cienia, choć całkiem bezbolesne, nie było przyjemne, bo się działo nie ze mną, a jedynie we mnie. Jakbym w siebie zaglądał i dostawał mdłości od widoku przepastnej, pustej wysokości. Pomyślałem, to pewnie ten tunel świetlisty, którym dojdę, gdzie dojdę na byt wiekuisty. Niemałą czując ulgę, że to wreszcie koniec, gdzie zapewne się dowiem, co po tamtej stronie. Tyle, że świetlistości tam nie było wcale, już raczej brudny opar, jak w miejskim kanale, już raczej niebudząca zaufania cisza, fałszywa, jaką każdy oszukany słyszał, wiedząc, że wyrok zapadł, ale wstryczka cieniu, nieświadomy do końca, że jest w zawieszeniu. Wtedy stwierdzić, czym w piekle, czym w niebie, dosłownie i w przenośni doszedłem do siebie. Pojąłem w psa skomleniu i papugi wrzasku, że tylko tutaj szukać mi mroków i blasków, że tutaj z perspektywy szklanki, wina, chleba można bać się otchłani i tęsknić do nieba. Tutaj wszystko, co piękne, wszystko, co straszliwe, bo żyje, przeżywane przez wszystko, co żywe. Pytają mnie, co czułem, kiedy prawie, prawie już bym się na niebieskiej przeciągał murawie. Osowa, 27 marca 2003 roku.